ulica Powstańców Śląskich. Ja jeszcze pamiętam, jak były płyty betonowe. Właśnie to jest takie miejsce, gdzie dzieją się rzeczy niezwykłe. Było coś wcześniej, zanim te bloki powstały. To jest dosyć daleko od centrum. Ja tu z tego Bernerowa jednak jadę godzinę do pracy. To jest ten kawałek Warszawy, który pozwala mi zapomnieć, że jestem w Warszawie. Tu jest 120 tysięcy ludzi. To jest po prostu jak miasto. To jest jak osobne miasto. W 1951 roku Bemowo zostało uznane jako część Warszawy przynależną do dzielnicy Wola, a w 1994 stało się samodzielną dzielnicą stolicy. Przez lata było traktowane jako swego rodzaju dziki zachód. Rozległe tereny obiektów wojskowych, lotnisko, VAT, osiedla mieszkaniowe z wielkiej płyty otoczone zespołami małych domków, kiepska infrastruktura, pustynia kulturalna. Krótko mówiąc, odległa od centrum sypialnia Warszawy. Kiedy już tam się zamieszkało, Bemowo ukazywało swoje niezaprzeczalne uroki wielkich, zielonych przestrzeni i czystego powietrza napływającego od Puszczy Kampinoskiej. Bo my jesteśmy tutaj, ja od 89 roku powiedzmy, prawda? Mój teść 20 lat wcześniej, ale to są ludzie, którzy mieszkają od przedwojnej. Historia Bemowa to również historia techniki polskiej w XX wieku. Po zakończeniu I wojny światowej rozpoczęła się bardzo intensywna rewolucja techniczna. Rozpoczęła się już w 1918 roku, a jej symbolem była radiofonizacja. Powstała koncepcja, żeby Polskę odrodzoną, niepodległą, otworzyć na świat, budując potężną instalację radiową, nazywaną wtedy radiotelegrafem. Powstała olbrzymia transatlantycka radiotelegraficzna centrala nadawcza. Zaczęła działać już w 1923 roku. Umożliwiała komunikację z Polakami w obu Amerykach, ale i również z giełdą Wall Street, co miało wielkie znaczenie dla gospodarki. To stąd, z tych gigantycznych anten na terenie bagien i porosyjskich nieużytków, popłynęły w eter pierwsze depesze pomiędzy prezydentami Polski i Stanów Zjednoczonych. Radiostacja to pracownicy, powiększający się personel, potrzebujący też miejsc zamieszkania. I tak z inicjatywy pułkownika inżyniera Ignacego Bernera, ówczesnego ministra poczt i telegrafów, powstało osiedle łączności. Mamy tutaj 30 lat i to miejsce znaleźliśmy jako takie miejsce na całe życie, uciekając z miasta tak naprawdę, a pomysłem było to, żeby zbudować pracownię ceramiczną. Domy drewniane były budowane w pierwszej fazie, rok 32, zaczęto budowę osiedla budowane z litego drewna, czyli bal na balu. To była koncepcja budowy segmentowej. Czyli był wariant A, B, C, D i to były jak klocki, które można było dostawiać, odpowiednio zestawiać. Osiedle powstało w 30. Zaczynało się budować w 1932 roku. Budował je mój dziadek Ignacy Berner, który był wówczas ministrem poczt i telegrafów i postanowił dla swoich pracowników pomóc im w zdobyciu własnego mieszkania. Osiedle zaczęto budować w sierpniu 1932 roku. A w listopadzie dziadek wprowadził się do własnego domku, który tam w tyle jest za mną. Także tempo było błyskawiczne. Przez następne lata powstawały następne osiedla łączności. Powstało drugie, trzecie i czwarte osiedle łączności. Łącznie to jest gdzieś około 300 domków.
No, za chwilę wejdziemy do kościoła, który ma dosyć ciekawą historię. W 1936 roku na skraju osiedla Łączności z woli mieszkańców i wojska wybudowano drewnianą kaplicę. Przetrwała ona burzę II wojny światowej. Pełniła funkcję szpitala polowego podczas obrony radiostacji, a w czasie okupacji odbywały się tam tajne komplety. W 1948 kościół decyzją władz przeszedł spod opieki ojców oblatów w ręce kapelanów Ludowego Wojska Polskiego. W 1971 powstał tu nowy, pierwszy w PRL-u murowany kościół garnizonowy. A w wolnej już Polsce w 1993 parafię Matki Bożej Ostrobramskiej uznano oficjalnie za wojskowo-cywilną. Nadal skupia wokół siebie pokolenia Bernerowian. Poza nabożeństwami odbywają się tu różne koncerty i inscenizacje, sięgające do korzeni naszej kultury, łączące liturgię ze służbą ojczyźnie i tradycją wojskową. Jeszcze nie zakończyła się wojna polsko-bolszewicka. Jeszcze było 2 miesiące, powiedzmy, do podpisania pokoju w Rydze. A już prezydium Rady Ministrów podjęło, powiedzmy, uchwałę o budowie w Polsce silnej radiostacji radiotelegraficznej. Bo to był teren przeznaczony na budowę tej radiostacji, tej centrali nadawczej tutaj. Z tego terenu później pan Berner zaproponował lokalizację osiedla dla pracowników polskich telegrafów. To, co zaznaczone tymi kropeczkami, to są te maszty, wieże właściwie antenowe o wysokości 126,5 metra. To jest tak, tu jesteśmy przy jednej z 4 stóp fundamentowych. To są pozostałości z tej części, która prowadziła do góry na wysokość 20 parę metrów. W tamtych czasach była to unikalna instalacja, czy o najwyższej technologii właśnie poziomu światowego, umożliwiająca komunikację globalną. Porównywalne, nie wiem, w tej chwili z komunikacją satelitarną. Tak jak mamy, nie wiem, satelity, mamy telefony satelitarne, że w każdym miejscu na Ziemi, nie wiem, na biegunie możemy nawiązać łączność, to właśnie ta radiostacja dawała takie możliwości w tamtych czasach. Mnie się wydaje, że nie tak dużo ludzi znowu wie, że jest takie Bernerowo. Ja też nie wiem, czy na Bemowie jest taka świadomość wśród ludzi, że to jest takie unikalne, historyczne miejsce. I myślę, że jakbyśmy się tak tu pozaglądali do różnych sąsiedzkich domów, to odkrylibyśmy jeszcze wiele innych osób bardzo interesujących. I Towarzystwo Bernerowo ma to na celu właśnie. Kiedy w 1948 roku Bernerowo połączono z Jelonkami, teren ten nazwano Bemowem, na chwałę generała Józefa Bema, którego imię już od 20 lat nosił pobliski fort. Zaczęło mnie interesować, co się działo na tych terenach, kiedy jeszcze wyglądały zupełnie inaczej niż obecnie, kiedy jeszcze nie było tutaj bloków, kiedy jeszcze nie było tutaj miasta, kiedy jeszcze nie było tutaj Warszawy. Rodzina Schneiderów w 1846 roku założyła w południowej części dzisiejszych Jelonek przy trasie poznańskiej zakłady cegielniane i fabrykę dachówek. Powstał duży folwark. Cegielnia opierała się na występujących na tym terenie wielkich zasobach gliny. Po jej wydobywaniu pozostały istniejące do dziś jako stawy rozległe glinianki nazywane gliniankami Schneidera. Z pobliskiej Puszczy Kampinoskiej zaglądały tam dzikie zwierzęta i stąd chyba wieś otaczającą folwark nazwano pieszczotliwie Jelonek. Wiele lat później rozpoczęto realizację projektu tak zwanego Miasta Ogrodu. To jest taka koncepcja Miasta Ogrodu. Została wymyślona na przełomie XIX i XX wieku przez Ebenezera Howarda, który postanowił stworzyć idealne miasto, w którym będzie dużo zieleni, niska zabudowa, które by sprzyjało kontaktom sąsiedzkim.
Kiedy późniejsze Bemowo przyłączano do Warszawy, niezabudowane przestrzenie miasta ogrodu zaczęły wypełniać zespoły wysokich bloków. Przybywało nowych mieszkańców. Bemowo się zaludniało. Z Wiktorem to było tak, że dostałam do niego numer i on mnie miał oprowadzić po tym miejscu, którego nie znałam. Szczególnie po Jelonkach. Opracowałem taką trasę Jelonki bez bloków. Wycieczka zaczynała się od Glinianek Schneidera, bo tam w ogóle zaczęły się Jelonki w tym miejscu, gdzie dzisiaj są Glinianki. Pamiętam z dzieciństwa, kiedy bloki były pokryte witromozaiką, czyli takimi szklanymi, drobnymi kamyczkami. Poszczególne części osiedla Górczewska miały swój określony kolor. To jakoś tak identyfikację wizualną ułatwiało. Tutaj właśnie mam przykład tak zwanej witromozaiki. Dlatego witro, bo są to szklane kamyczki, którymi pokrywano elewację bloków. Przybyłem tutaj we wrześniu 1950 roku i ja trafiłem do grupy, która liczyła kilkunastu oficerów. To była grupa organizacyjno-przygotowawcza Wojskowej Akademii Technicznej. Trzeba było stworzyć uczelnię, która by przygotowywała inżynierów obsługujących nowy sprzęt wojskowy, który wchodził na uzbrojenie i do wyposażenia. Wojskowa Akademia Techniczna imienia Jarosława Dąbrowskiego powstała w opuszczonych obiektach Pułku Artylerii Przeciwlotniczej imienia Edwarda Rydza-Śmigłego, przekształconych po wojnie w Techniczną Szkołę Lotniczą szkolącą kadry dla powstającego właśnie lotniska Babice. 1 października 1951 roku rozpoczął się pierwszy rok akademicki w WAT. W latach stalinizmu i w początkowym okresie PRL polska nauka rozwijała się w ograniczonym zakresie. Wielu, nie tylko przedwojennych naukowców, próbowało realizować swoje ambicje. Niektórym się to udawało, mimo trudności. Dopiero po wstąpieniu Polski do NATO i Unii Europejskiej uczelnia otworzyła się na świat. Stała się uczelnią nie tylko wojskową, ale i cywilną, mającą duże osiągnięcia na polu naukowym. 1998. Przyjeżdżam pierwszy raz do Warszawy praktycznie. Mam przy sobie tylko naprawdę bardzo mało rzeczy, dlatego że przyjeżdżam na kurs szkolenia podstawowego do Wojskowej Akademii Technicznej na Wydział Cybernetyki. No i zaczyna się przygoda z VAT-em i z wojskiem tak naprawdę, czyli strzyżenie pierwsze i plecak na plecy. Nas było zawsze garstka, można powiedzieć. To były roczniki od 30 do 60 osób. Teraz te roczniki są troszeczkę większe, ale ci ludzie przez pryzmat i przez te lata studiowania tutaj na VAT-ie, oni się zżywali, no bo to było naturalne. Jesteśmy żołnierzami, więc razem ze sobą służyliśmy te lata, mieszkaliśmy ze sobą, więc jesteśmy kolegami, przyjaciółmi. Student VAT-u, który zostaje absolwentem, on oczywiście ma pewne cechy, które go odróżniają od innych studentów. Mówię tutaj o rynek usług technicznych, ale również i charakterologicznie. Nie oszukujmy się, bycie żołnierzem wymusza pewne działania, czy pewne obycie i pewne zachowanie, którego my jesteśmy uczeni. Nawet bym powiedział, jesteśmy w nas to się wpaja w trakcie studiów. Więc ten taki formalizm wojskowy po części, patriotyzm i oczywiście no, szacunek też dla takiej hierarchii. To jest coś, co jest takim determinatorem i wyznacznikiem tego, czego jesteśmy uczeni. Natomiast nie należy
tego mylić z, taką ślep, z takim ślepym spojrzeniem w rozkazy, bo od nas, czyli absolwentów Wydziału Cybernetyki, absolwentów VAT-u, zawsze wymagało się też innowacyjności myślenia i takiej kreatywności tego myślenia. Nie da się skończyć informatyki, będąc zamkniętym w pudełko. Od nas się wymaga tej umiejętności analitycznej, umiejętności kojarzenia i no, zdobywania wiedzy. No, jestem mieszkańcem Bemowa przede wszystkim i wybieram Bemowo bardzo świadomie, dlatego że uważam, że to jest ten kawałek Warszawy, który pozwala mi zapomnieć, że jestem w Warszawie de facto, czyli że mieszkam w takim miejscu, które jest mocno zurbanizowane. Jako zapalony sportowiec no, mam wszystko pod ręką i to jest coś niesamowitego, że ekosystem tutaj życia na Bemowie jest bardzo, bardzo wygodny, a tereny VAT-u są moim zdaniem jednymi z najfajniejszych. Każdy, kto zetknął się z osiedlem, właśnie ma często takie sentymentalne wspomnienia. W 1950 roku część sadów na terenie Jelonek wycięto. Istniejące tam gospodarstwa wysiedlono i zburzono. W ich miejsce postawiono z przywiezionych elementów osiedle na wzór rosyjskiej wsi. Szeregi drewnianych domów z ogródkami. Zamieszkali w nich radzieccy budowniczowie daru towarzysza Stalina Pałacu Kultury i Nauki. Miejsce to nazwano osiedlem przyjaźni polsko-radzieckiej. Nie był to teren zamknięty. Polacy, mieszkańcy pobliskich domów, robili zakupy w dobrze zaopatrzonym osiedlowym sklepie. Spotykali się z Rosjanami na wspólnych imprezach sportowych, na potańcówkach w klubie i na seansach w kinie Dar. W 1955 roku, po zakończeniu budowy pałacu i wyjeździe rosyjskiej ekipy, osiedle zostało przekazane Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego i przekształcone w miasteczko studenckie, którym w dalszym ciągu pozostaje. Zamieszkali tam oprócz studentów wykładowcy oraz inni pracownicy uczelni warszawskich. Wielu z nich mieszka w osiedlu do dziś. Obecni mieszkańcy to już społeczność wielopokoleniowa. Moje wrażenie na początku to było, wiesz, w porównaniu do Warszawy, było zaskakujące, to było coś nowego. Dzieciństwo na osiedlu kojarzy mi się z taką wolnością. Po prostu wychodziło się przed dom, na alejki, spotykało się dzieci z okolicy. Mieliśmy wspólne zabawy z tymi dziećmi, chodziliśmy do różnych części osiedla. Osiedle Przyjaźń, w momencie kiedy zostało zbudowane przez radzieckich budowniczych z Pałacu Kultury, zostało troszeczkę, jeżeli chodzi o budynki mieszkalne, podzielone na dwie części. Jedna część domków tak zwanych długich, czasem nazywamy je dworkami, bo tak wyglądają, była przeznaczona dla robotników, natomiast były też domki jednorodzinne z ogródkami, gdzie mieszkała kadra inżynierska. Każdy domek jest tak naprawdę zupełnie inny. I też widać jakby po ogródkach, widać też po kolorach pomalowania. Myślę, że osiedle Przyjaźń tak powszechnie w Warszawie najbardziej znane jest z tego, że było to, jest do tej pory osiedle studenckie i większość osób, które spotykam i które kojarzę osiedle Przyjaźń, od razu mówi, że było tu kiedyś na imprezie studenckiej. Jako mieszkanka osiedla strasznie zazdrościłam studentom, że mieszkają w akademikach, mimo że mieszkałam w domku jednorodzinnym. Było bardzo fajnie, bardzo wygodnie, ale mieszkanie w akademiku to było coś. Na osiedlu funkcjonuje sporo organizacji pozarządowych i różnych inicjatyw społecznych, takich mniej lub bardziej sformalizowanych. Taki fenomen i wydarzenie, które po prostu będzie co roku przyciągać więcej osób. Wcześniej sąsiedzi deklarują, kto chciałby zaprosić kolędników i po prostu ruszamy w trasę po tych domkach, które chciały być odwiedzone. Narodził się pomysł stworzenia gazety mieszkańców osiedla Przyjaźń Jelonek. Jest to gazeta ogólnobemowska, że mieszkańcy z całego Bemowa do niej piszą. Ale sama nie można, wiesz, chodź tutaj. My jako mieszkańcy włączyliśmy się w akcję zadrzewiania osiedla i
z inspiracji profesora Czesława Zamorskiego, jednego z mieszkańców. Zrobiliśmy akcję nasadzeniową. Staramy się te miejsca odwiedzać i pokazywać, jaka jest różnica, że te drzewa rosną, że dzięki temu osiedle robi się coraz piękniejsze. Wspólnie z koleżanką wymyśliłyśmy, żeby zrobić biblioteczkę plenerową na osiedlu. Biblioteczka została od początku do końca zbudowana w warsztacie terapii zajęciowej. Jest to osiedlowa, nie tylko przez, ta biblioteczka nie tylko przez to, że stoi na osiedlu, ale też przez to, z czego jest zbudowana. Żyjemy w takich czasach, że myślimy w kategoriach własności prywatnej, natomiast osiedle ma w sobie coś z dobra wspólnego. My tutaj mieszkamy, ale nie są to nasze własnościowe mieszkania, natomiast dbamy o nie jak o własne. Chcemy, żeby ludzie widzieli wartość osiedla też w tym, że są tutaj mieszkańcy, którzy są otwarci, którzy mieszkają, mają swoje życia, natomiast chcą, żeby osiedle było też ważne dla innych warszawiaków. Dlatego też organizujemy różne wydarzenia i odkąd mam dzieci, mam dwie córeczki, mam taką potrzebę, żeby bardziej zadbać o tą naszą małą ojczyznę, bo tak traktuję osiedle. Laser został uruchomiony, a teraz będziemy używali impulsu o energii 1 joule. W związku z tym musimy znacznie zmniejszyć intensywność promieniowania padającego na fotodiodę poprzez ten światłowód. No i laser mamy gotowy do strzału. Instytut powstał z inicjatywy generała profesora Sylwestra Kaliskiego, komendanta rektora Wojskowej Akademii Technicznej, późniejszego ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki. W 1976 roku Instytut oddzielił się od WAT, stając się samodzielną placówką naukową. Dziś to jeden z ważniejszych instytutów naukowych o wymiarze światowym. Aktywny członek konsorcjum Eurofusion, w ramach którego naukowcy Instytutu uczestniczą w międzynarodowych badaniach i eksperymentach dążących do ujarzmienia fuzji termojądrowej i możliwości wykorzystania jej jako źródła energii przyszłości. W Instytucie trwają też inne prace badawcze. Działa Laboratorium Plazmowych Napędów Satelitarnych. Poza tym, we współpracy z Teatrem Go, Instytut realizuje projekty naukowo-artystyczne poszerzające wiedzę o nowoczesnym świecie. Zgodnie z mottem zaczerpniętym ze Stanisława Lema, nauka opisuje świat, a sztuka pozwala się z nim pogodzić. Profesor Kaliski od samego początku organizował zespoły do badań w zakresie nowoczesnych technologii. Tworząc Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, stawiał na młodą, wykwalifikowaną kadrę absolwentów WAT. W dawnych, dawnych czasach, kiedy jeszcze chodziłem do szkoły średniej, zobaczyłem program, to była kronika filmowa, takie kiedyś były programy, na której pokazywano, że uruchomiono pierwszy w Polsce laser helowo-neonowy. I jako mały chłopiec zainteresowałem się tym i powiedziałem, ja tam będę pracował. Reakcje termojądrowe, te, które jak gdyby dają nam ciepło na Ziemi, zachodzą na Słońcu. Podobne warunki stwarzamy my, z tym, że Słońce ma prostą sprawę. Zgromadziło taką masę, że ta masa utrzymuje się sama. Natomiast no, u nas, żeby utrzymać tą plazmę chociażby przez kilkaset nanosekund, musimy utrzymywać to no, w pewnego rodzaju pułapce magnetycznej. Profesor Kaliski już od samego początku myślał o tym, żeby tworzyć zespoły do badań w zakresie, powiedzmy, nowoczesnych technologii. Przede wszystkim fizyka plazmy, fizyka jądrowa. Już myślano o tym, żeby zastosować plazmę do wytworzenia energii jądrowej. Zaletą urządzenia Plasma Focus jest stosunkowa prostota. To, które jest teraz za moimi plecami, jest to urządzenie, które w tamtych czasach było największe w Europie, jedno z największych w świecie i w zasadzie te parametry do dzisiejszego dnia no, plasują to urządzenie w czołówce światowej.
generatory, które my tu stosujemy do naładowania baterii i nasza wiedza pozwoliły na to, żeby stworzyć innego rodzaju urządzenia, które mogłyby zasymulować na przykład wyładowania atmosferyczne. Wytwarzane w Polsce samoloty w dużej mierze były badane tu w Instytucie na ich odporność na wyładowania atmosferyczne. Tu dużo czasu spędzam, no ale mieszkam też w pobliżu, na terenie właśnie tak zwanego Bemowo lotnisko. W związku z tym do pracy mam spacerkiem 15 minut. Dzięki właściwie teatrowi GO, to Bemowo stało się dla mnie miejscem, w którym znów zaznałem czegoś fajnego w moim drugim zawodzie. W drugim. Ja nie bez powodu to mówię, dlatego że konie, myślę, że chyba to jest to, co umiem najlepiej. Na północny zachód od Rogatek Woli wybudowano, korzystając m.in. z cegieł sznajdrów, forty zewnętrzne. Fort IV Chrzanów, Fort III Bliznę i Fort II A Babice. Oraz wewnętrzny Fort P, zwany też Parysów, od nazwy pobliskiego folwarku Paryż. Wysiedlone przez Rosjan tereny wokół fortu to tzw. Pawąskowskoje Wojennoje Polje, wielki poligon, który istniał 80 lat. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Wojsko Polskie przejęło Fort P. W 1921 roku przyjął nazwę Fortu Bema. Na jego terenie powstały składy amunicji, a potem fabryka amunicji. Powstał Sportowy Związek Strzelecki Fort Bema, sekcje bokserskie, piłkarskie, wybudowano dwa boiska. Fort Bema we wrześniu 1939 roku został zbombardowany i przejęty przez Niemców jako ważny obiekt strategiczny. Po wojnie odzyskany przez Wojsko Polskie Fort Bema kontynuuje tradycje sportowe. Po wybudowaniu pobliskiego lotniska fort przejmuje klub sportowy Legia. To co widać, te resztki, to wieża lotniska wojskowego na Bemowie. To był taki dziki zachód, nie mieliśmy tutaj wstępu. To był teren wojskowy całkowicie. A związałem się jakoś z tym terenem tutaj, pojawiłem się w połowie lat 70. Bo trochę dalej stąd, w tamtą stronę, Legia miała swoją sekcję pięcioboju nowoczesnego. To były złote lata tego pięcioboju. Byciak, Peciak, Trybusiewicz, Pacelt. A, mistrzowie olimpijscy, mistrzowie świata. I tam była stajnia. I moim zadaniem tam było przygotowywanie koni. Każdy z nas, ludzi jakby, którzy się tym zawodowo zajmowali, przygotowywał konie pod zawodników pięcioboistów. Miałem przydzielone kilka koni, które codziennie jeździłem, przygotowywałem, co jakiś czas były sprawdziane, na jaki poziom one już weszły i tak dalej. No i to było nasze zadanie. A dalej były forty Bema. Obiekt niezwykły. Zabytkowy, z pięknym lasem akacjowym. W tym lesie stały krosówki, to znaczy przeszkody do skakania. Tak jak jest początek tego bloku, tak stała stajnia. W tamtą stronę, z wyjściem tu. Tu był parkour treningowy, za mną, tu gdzie są samochody. A parkour, na którym się startowało i były konkursy odbywane, nawet międzynarodowe, był dokładnie w miejscu tego bloku. Ale to był nasz teren do takich galopów terenowych. Od stajni zaczynało się w lewo tam, omijaliśmy fosę. Tędy pieliśmy tą górką. Tutaj były właśnie twarde przeszkody. A tam, jak widać, jest zakończenie tej górki. Widać, że jest tam jakieś urwisko, prawda? Tam z drugiej strony była też góreczka. I na brzegu tej górki była przeszkoda, przez którą skakaliśmy. Był zeskok w dół ze skarpy. Dwa kroki galopu po drodze i na górkę.
Ale ta wieża pojawiła się w moim życiu ponownie, w końcówce lat 90. Powstał tutaj teatr Go. Przechodziliśmy sobie spacerkiem koło takiej dawnej wieży lotniska, zapyziałej strasznie, zaniedbanej, zakratowane okna były na dole takie wielkie, dookoła było pusto, krzaczory. Ale miejsce o takim przedziwnym uroku, dziwna architektura, u podstawy tej wieży okrągłej w budynku była scena, ludzie siedzieli naokoło. Zrobiłem generalny remont. Zrobiliśmy tam, użyliśmy tam salę teatralną, zaplecze artystyczne, garderoby i tak dalej, całą technikę. No i tam rozpoczął działalność nasz teatr. I otworzyliśmy go premierą Zemsty. No, w takim no, fajnym składzie, już historycznym. Cześnika zagrał Krzysztof Kołbasiuk, rejenta na spółkę grali Henryk Bista i Jerzy Turek, grała Jolanta Żółkowska, grała Cynthia Kaszyńska, grał oczywiście Marek Siódym Papkina. Wszystko było umowne. Nasze kostiumy to były fragmenty kostiumów. Byliśmy ubrani współcześnie, realia współczesne, nie było scenografii jakby takiej. Myśmy musieli tę przestrzeń zagospodarować z sobą, ale graliśmy na serio. Potem następną premierą była sztuka Niemcy, gdzie ci sami aktorzy grali. Doszła jeszcze Teresa Lipowska do nas. Mieliśmy takie poczucie po skończonym spektaklu, że każdy z nas wziął udział w czymś, pod czym się możemy podpisać. Że to jest nasze poczucie estetyki piękna i tego, jak powinna wyglądać scena. Poza tym, jak wiadomo, no to jest wieża lotniska, więc tutaj nie było żadnych drzew. To było po prostu lotnisko. Po horyzont była trawa, aż do Lasku Bemowskiego. Mam te 300 koni w lewej dłoni i latam na najlepszym samolocie akrobacyjnym na świecie, czyli Extra 330 SCE, konkretnie mój model, czy jeszcze ze zmodyfikowanym silnikiem mocniejszym. Pozostały do dziś, choć już zniszczony, budynek portu lotniczego z wieżą obserwacyjną znika dziś pomiędzy blokami nowych osiedli. Był czas, kiedy na lotnisku Bemowo stacjonowało aż 100 odrzutowych myśliwców i bombowców. W latach 50., kiedy jeszcze Okęcie odbudowywano ze zniszczeń wojennych, port Babice pełnił funkcję lotniska rządowego. W lipcu 1959 roku wylądował tu sekretarz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Nikita Chruszczow, a kilka tygodni później wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Richard Nixon. Była to pierwsza wizyta tak ważnego polityka amerykańskiego w kraju Europy Wschodniej. W latach 60. na płycie lotniska odbywały się również wyścigi samochodowe. Za sprawą Automobil Klubu Polskiego ta tradycja jest do dzisiaj kontynuowana. W 1976 roku podjęto decyzję o likwidacji lotniska. Jeden z pasów startowych połączono z istniejącą od lat 50. na Jelonkach ulicą Powstańców Śląskich, tworząc główną arterię Bemowa. Drugi pas postanowiono zachować. Ta część lotniska zmieniła swój charakter i stała się w 1991 roku lotniskiem sanitarnym, policyjnym i częściowo sportowym. Kim zostanę, jak dorosnę? Taki był tytuł tego wypracowania, które mieliśmy napisać. Ja tam napisałem, dlaczego będę pilotem i dlaczego to jest najlepsza robota na świecie. I to napisałem chyba w pierwszej czy w drugiej klasie podstawówki. No jest to niesamowite, że te dziecięce marzenia udało się zrealizować i przenieść w rzeczywistość i nawet więcej osiągnąć niż człowiek sobie zakładał, czy nawet wtedy nie zakładał, tylko o czym marzył.
Do aeroklubu się przyjeżdża tak jak ja. Przyjeżdżałem jako młody człowiek, wyszkoliłem się, a później tu przyjechałem, żeby tu przebywać, rozmawiać z ludźmi. Nawet jak nie latałem, nie było pogody, to gdzie się jechało? Do aeroklubu. W zimę gdzie się jechało? Do warsztatu. W warsztacie przyjeżdżało takich jak ja, 10-15, szykowaliśmy szybowce, myśleliśmy o sezonie, rozmawialiśmy o przelotach, o lądowaniach w polu gdzieś tam u rolnika. Dalej to miejsce, czyli lotnisko na Bemowie, to nie jest tylko latanie. Co jest na lotnisku, to przede wszystkim są ludzie, tak? Bo oni tworzą to lotnisko. Tych ludzi jest mnóstwo powiązanych z różnymi dziedzinami. To jest pogotowie lotnicze. Jest tu dyspozytornia, w której zarządzają właśnie wszystkimi śmigłowcami ratunkowymi w Polsce oraz samolotami, które transportują właśnie pacjentów z Okęcia. Łączą raz pasję do latania z drugą rzeczą, czyli wielką misją ratowania ludzi tak naprawdę. Jest to coś niesamowitego. Zawsze jak słyszymy ten sygnał, który słychać na starcie nawet szybowcowym, jak stoimy, ten dźwięk taki przerywany, wiemy, że ratownik wystartuje w ciągu maksymalnie 4 minut, ale tak naprawdę życie pokazuje, że to jest około 2 minut, oni są w powietrzu. Około 10 minut od startu, oni są w promieniu 50 km od Warszawy, już w miejscu, gdzie trzeba komuś pomóc. Robię również modele szybowców czy samolotów. Coś, co robiłem, jak byłem młody. I do tego wróciłem tak naprawdę. Latanie modelami to jest moja kolejna pasja. Widzę, co się da modelem zrobić i staram się gdzieś tam troszeczkę w to moje latanie zawodnicze, czy bardziej właśnie pokazowe, wpleść różne elementy, które sobie próbowałem na modelach. Niemal każdy pilot zaczynał swoją karierę od budowania popularnej jaskółki, czyli pierwszy szybowiec o żeberkowej konstrukcji. Aeromodel Club stworzony został w 1979 roku. Nawiasem mówiąc, w tym roku będziemy obchodzili jubileusz 40-lecia jego funkcjonowania. Wymyśliłem taką filozofię, która się sprowadza do tego, że zawsze modele budowane tutaj, nawet jeśli są to najprostsze formy, są to zawsze modele latające i każdorazowo, jeśli dzieci kończą, powiedzmy, budowanie latawców, my jako Centrum Kultury organizujemy zawody. Największym sukcesem, największą radochą dla mnie są sukcesy po prostu naszych wychowanków. Talentów nie brakuje u nas w lotnictwie, jak widzimy po wynikach ogólnie na Mistrzostwach Świata, Europy, w każdej dyscyplinie, od tej modelarni Bogdana Wierzby, widzimy, że tam się rodzą młodzi mistrzowie modelarstwa. To nie jest tak, że był jeden mistrz Polski tutaj w aeroklubie, jeden mistrz świata, bo tych mistrzów Polski to Aeroklub Warszawski wychował, podejrzewam, dziesiątki. A łącząc wszystkie dyscypliny, to nie wiem, czy już nie będzie ponad setka na pewno. Aeroklub to nie jest jakaś instytucja. Moim zdaniem aeroklub to są ludzie. Ostatnio zastanawiam się, po co w ogóle jakakolwiek wiedza na temat przeszłości jest potrzebna, bo tak naprawdę to... Ja troszeczkę podróżowałam i byłam w Indiach i też mieszkałam w innych miejscach, ale jednak zawsze tutaj wracam. A teraz uwaga. Mówiłem o tym Papkinie. To jest cały kostium Papkina. Moje Bemowo to VAT. Dla mnie Bemowo jest miejscem pracy przede wszystkim. Znaczy no, nie tylko pracy, ale pasji. No i natychmiast mnie zafascynowało właśnie to, że jest to taki patchwork. Jest fajna energia, dużo się różnych rzeczy dzieje i to jest fajne miejsce do mieszkania. Jak ulał.